Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Hogwarts Legacy. Będę z wami kompletnie szczery, wczorajsze dwa filmy były trochę przypadkiem i niedogadaniem tutaj kwestii publikacyjnych na kanale, aczkolwiek obstawiam, że żadne z was nie będzie narzekało. Wczoraj calutki dzień spędziłem u ziemniaka, nagrywaliśmy całkiem fajny film technologiczny na jego kanał, który będzie miał jeszcze swoją kontynuację w postaci drugiego filmu. Tak więc jeżeli lubicie nasze wspólne twory YouTube'owe, to czajcie się na jego kanale, już za parę dni się pojawią. Niestety to wszystko przypłaciłem ekstremalnym niewyspaniem dzisiaj. Dlatego też, będzie dzisiaj chyba tylko jeden film i to ten Hogwarts. I jeżeli będę gadał głupoty, to zwalcie to po prostu na niewyspanie, bo oczy mi się dosłownie zamykają. No ale tak już bywa. Dwie ważne informacje na dobry początek. Moi drodzy, jakiś czas temu reaktywowaliśmy mocno grupę pod kątem moderatorskim. Jest nowy zestaw moderatorów, którzy dbają o to, żeby content na grupie i jebaczy Tivolta na Facebooku był odpowiednio dopasowany, nie shitpostowany. Tak więc sprawdźcie linki w opisie. Jeżeli jesteście zainteresowani byciem częścią społeczności, to traficie tam na naszą grupę facebookową. Nie ma żadnego serwera na Discordzie, jest Facebook. Trzymam się tej grupy facebookowej od wielu lat, jakoś tak nie potrafię egzystować niestety na discordowych serwerach, tak więc wpadnijcie, jeśli chcecie, zapraszam. Czasami coś śmiesznego poleci, miki, nie memiki. Oraz druga rzecz, już w ten piątek, dzisiaj jest środa, na streamie mojej ukochanej Martyny będzie się odbywało, uwaga, Alohomora. Mamy moda na skipnięcie minigierki, miałem już tego dość. Będzie się odbywał stream, uwaga. No co to za szalony pokój? Stream z obecnością napojów wyskokowych. Będziemy małą ekipą grali w różnorakie gierki. Myślę, że na pewno ja tam też przez cały czas się pojawię. Będzie to taka forma troszeczkę piątkowego luzu. Tak więc twitch.tv/tysiologia. Może wam tutaj jeszcze dam linka, czy w opisie. Wpadnijcie, zafollowujcie, żeby nie przegapić. Jakoś pewnie 6-7 wieczorem będziemy zaczynali i sobie troszeczkę tam poalkoholizujemy. Moi drodzy, plan na dzisiaj, jeżeli chodzi o Hogwarts, bo koniec gadania. Mamy ciekawe zadanie główne. Musimy pójść do profesora. O mój Boże, co się właśnie stało? Moment. Dobra, na szczęście nic poważnego. Kot po prostu dokonał destrukcji pudełka. Pudełka, w którym był taki super fajny, uroczy, różowy padzik od Microsoftu, który dostałem na walentynki, żebym sobie znalazł mojego gracza numer 2. Aczkolwiek mojego gracza numer 2 już mam i jej pad jest chyba nawet jeszcze bardziej różowy. Ojej, nie mam Dragora w mieście! Wracając do planowania tego, co będziemy dzisiaj robić. Mamy misję główną, która ma polegać na spotkaniu się z Figiem i znalezieniu położenia drugiej próby. Całej drugiej próby nie będziemy dzisiaj robili, ale to zadanie sobie wykonamy, bo pewnie on nam powie: a, spotkajmy się na miejscu, to zrobisz tę próbę. Tak więc pójdziemy jeszcze z fabułą do przodu. Mamy zaginione dziecko, intrygujące zadanie z Nati. Poprzednie zadanie, które było oznaczone po prostu gadaniem z kimś, z Sebastianem, zakończyło się zdobyciem krucją i nie mogę się doczekać, aż tę klątwę wypróbuję. I nie będę kompletnie się tutaj wahał, żeby jej używać, ponieważ już tylu zdezintegrowałem przeciwników, że zdecydowanie jestem mrocznym magiem. I to na razie tyle z głównych planów, aczkolwiek już jestem w okolicy innego zadania pobocznego dla Skrzata, ponieważ Smyk poprosił nas, żebyśmy znaleźli jakiegoś jego ziomka i mam takie troszeczkę poczucie, że może to doprowadzić do rozwinięcia pokoju życzeń, ale zagadajmy jeszcze z tą typiarą, bo dla nas ma jakieś zadanie, więc Claire Beaumont, ja już tutaj gadałem. No właśnie, gadałem z jej chyba członkiem rodziny na temat jej brata, faceta, coś takiego. Ktoś gdzieś zniknął. Did you mention Ranrock's loyalists? I did. Never imagined they'd act this deadly. I'm Claire Beaumont, by the way. Nice to meet you. Ranrock and his followers have set up camp here. No regard for our beloved Hamlet or our livelihoods. Ruthless. My brother Bardolf dared to stand up to them and ended up in St. Mungo's. Simply at my wit's end. Na jego miejscu bym się cieszył, że żyje, ponieważ to ja za mniejsze przewinienia wysyłam ludzi do innego wszechświata, że on tylko wylądował w szpitalu, proszę was. Czy tam gościa jakiegoś wpierdala kapusta? Zdecydowanie. Nie? Dobra, chyba ją powstrzymał. Ładuje na stolik, dzikają teraz! Dobra, to kobieta na dodatek. Brutalne życie jest w tych wioskach. Uwaga, gdzie jest obóz lojalistów? Ona właśnie ma tutaj dużo różnych pytań, ale najwyraźniej, znaczy ja mogę zadać jej dużo pytań. Ona chyba jest związana z questem, w którym musimy odnaleźć jej brata, ale też ewidentnie chce, żebyśmy przepędzili lojalistów. I'm quite familiar with Ranrock's loyalists. Perhaps I can do something. Much as I would love to be rid of them, I wouldn't want you to risk injury or worse. Please be cautious. Więc nie dość, że ona chce, żebyśmy się pozbyli goblinów Ranrocka, to jeszcze do tego mamy tutaj znaleźć brata, który jest z lojalistami Rookwooda powiązany.
naprawdę ma kurwa bardzo wiele problemów. Hello, Mrs. Sprottle. Actually, Serona Ryan asked if I'd come and see you. Kolejne zadanie, Jezus Maria, ona mi już zlecała znalezienie jej chyba syna. Czemu to się wszystko tak wiąże w tej wiosce jednej? She thought you might need help collecting ingredients for your Wiganweld potion. And she's correct. My darling Aiden used to collect hawk lumps for me. Since he died, my supply has dwindled. I'm sorry for your loss, Mrs. Brottle. Oh, thank you. Love of my life. A bit lost without him. If you wouldn't mind gathering some hawk lumps for me, I'd be happy to compensate you for your time. No dobra, czemu nie? Zdecydowanie. Może pani wierzy lub nie, ale mam trochę przy sobie. Hehehe, zadanie wykonane. Believe it or not, I have some with me. Oh, thank you. How wonderful. The traveling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiganweld potions. Serona also mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aiden died. He was hoping to go through it with Serona over a butterbeer or two. Those two were always like two bow truckles in a branch. Aiden took ill when he was collecting hawk lumps on his way to see her. He made it home, but I fear he dropped the box in the cavern. The cavern is in the hills just southwest of our hamlet. You can gather hawk lumps and collect the box of letters there. Jezus Maria, ile rzeczy naraz. Dziękuję. Thank you, Mrs. Sprottle. Nie potrzebuję więcej informacji. Thank you. I'll be here if you are able to collect those hawk lumps. I and the vendors I help would greatly appreciate it. Dobra, całe to miejsce jest absolutnie przepełnione aktywnościami. Syn tej typiary zniknął, nie zbiera jej składników, dlatego ona potrzebuje składników, których nie zbierał syn, ale jednocześnie może znajdziemy syna. Tam się znajduje jeszcze jego siostra, która nie dość, że może nam pomóc w znalezieniu swojego brata, to jeszcze chce, żebyśmy się pozbyli lojalistów Ranrocka. Jak dużo rzeczy jest tutaj dookoła do zrobienia. Jeszcze temu mogę dać kolejne 10 szladungów i on będzie tutaj grał na swoim, nie wiem, wężowej trąbce i zwykłej jakiejś, nie wiem, okrągłej tubie. Dobra, wioska pełna naprawdę życia i aktywności, ale mnie interesuje tylko jedno zadanie, znaczy zlikwidować goblińskie obozowisko. W sumie wiecie co, czemu nie? Pójdziemy sobie postrzelać. Myślę, że gobliny to jest dobry cel dla mojego pierwszego oficjalnego bojowego użytku Crucio. I nie mogę się aż doczekać, jak będzie to wyglądało. Pewnie będzie zadawało trochę obrażeń, ale w większym stopniu obstawiam będzie jeszcze tych przeciwników po prostu, nie wiem, zatrzymywało na chwilę. No dobra, zacznijmy pojedynek w takim razie. Z czymś możemy już tutaj rzucić w nich na dobry początek. Lo! Jesus! Boże, jakie potężne! Przecięcie! Expelliarmus! O! Mam nowego upgrade'a, mogę rozbroić przeciwnika, a potem rzucić w niego jego własną bronią. Fantastyczne rozwiązanie. Krucio jeszcze tutaj się odładowuje. Flipendo! Woohoo! Mamy Confringo, tego możemy rozbroić, możemy w niego tym rzucić. Potężne obrażenia to zadaje. Ty, dupnął mnie jeden! Dobra, okej, chłopaku, mogę zrobić ci to i dupnąć tobą w ziemię. Ała! Dobra, nawet nie wiem, co tutaj czasami się dzieje. Kupuję te wszystkie upgrade'y. Jeszcze raz! Dobra, to ten mi już teraz nie powinien kłopotów żadnych powodować. Lewioso, dupnięcie o ziemię. Nie, to było depulso, pchnęło go gdzieś mega daleko. Ten tutaj cierpi, Jezus! No i co? Ktoś tutaj jeszcze został? Ktoś chce jeszcze coś powiedzieć? Ja pierdolę, jeden pojedynek, jedna walka, a ja zdążyłem dwa razy rzucić niewybaczalne zaklęcie tortur. Jasne, to są tylko i wyłącznie gobliny, które na dodatek nie stoją po dobrej stronie światła, prawa i sprawiedliwości bez powiązań politycznych. Ale nie zmienia to faktu, że powiem wam, dwukrotne użycie Crucio tylko po to, żeby się ich pozbyć, całkiem hardkorowe. Teraz już jestem tak potężny w kwestii moich czarów, że kompletnie zapominam, że jeszcze mogę używać jakichś tutaj, wiecie, kapust, nie kapust, ale hej, no skoro je mam, to może bym sobie nimi tutaj rzucił. Jedna kapusta, druga kapusta. Dobra, lećcie kapusty. Kapusty są tak potężne. Woohoo! Jezus Maria. Przepotężne to Crucio. Przyciągnięcie, zamrożenie, ciachnięcie. Jesus! Damn! Dobra, flipendo. To flipendo chyba za bardzo nic nikomu nie zrobi. Tego mogę uniknąć, tu mogę zrobić tak. Co my jeszcze tutaj mamy? Czym jeszcze mogę w was walnąć? Rozbroić i dupnąć jego własnym toporem w niego. Cudowna opcja. Ohoj! Atakuj mnie. Atakuj mnie. Czekam na ciebie. Atakuj mnie. Dawaj. Czekam. Woo! A za karę krótko.
Jezus Maria. Powiem wam, gdyby nasz ziomeczek to zobaczył, byłby naprawdę załamany tym, co my tym goblinom robimy. Kompletnie. On nas ostrzegał przed konsekwencjami używania tego czaru. Jak straszliwe jest wykorzystywanie go do walki przeciwko ludziom, czy czemukolwiek, co żyje. A my po prostu wykonujemy zadanie dla jakiejś jednej baby z wioski. Jesteśmy gotowi skazać całą masę goblinów na absolutną śmierć w męczarniach. To nie tak, że je zabiję po prostu, pozbędę się ich z tego świata. Nie, one cierpią absolutne najgorsze możliwe katusze. Domyślam się, że czar, który służy do torturowania, nie jest zbyt wyrafinowany i po prostu powoduje niezmierzony ból we wszelkich członkach, kończynach i miejscach ciała osoby, którą bierzemy na swój cel. No dobra, jara mnie to troszeczkę, co ja im tutaj wszystkim robię. Jak już tutaj jesteśmy, potestowaliśmy sobie krucjo, powiedzmy jej, że się ich pozbyliśmy. Witam, Madame Beaumont. Pozbyłem się tych niecnych goblinów. Krucjo. Było ciężko. You saved our hamlet, my young friend. This will not be forgotten. Mm-hmm. I fear for other hamlets, truly. Ranrock and his lot are unlike any goblins I've ever seen. Nic mnie do niej interesuje. Mogę zobaczyć towary? Ja już wiem, że Ranrock jest niebezpieczny i o ile on może będzie stanowił jakieś większe wyzwanie, o tyle naprawdę muszę przyznać, że wszyscy jego ludzie raczej tacy pizdowaci są. Może jak spotkam jakiegoś porucznika, dowódcę, nie wiem, generała obozu, to będzie stanowił jakieś większe wyzwanie, ale do tej pory najtrudniejszym do pokonania przeciwnikiem był chyba, nie wiem, jeden z dużych pająków, bo jego dzieci na mnie ciągle skakały. Ewentualnie ten taki duży strażnik podczas pierwszej próby. Ozdoba z czaszki jelenia się odblokowała, misje poboczne lecą do przodu, ale wracamy teraz do tego, od czego w sumie chciałem zacząć cały ten odcinek, czyli zadanie dla naszego przyjaciela. Gdzie on dokładnie jest? Legowisko. Dobra, po prostu sobie to tutaj wybiorę. Dla naszego przyjacielskie wsparcie muszę odszukać pani Sprottle, człowiek z księżycami. O! Znajdź jaskinię. Smyk zaznaczył na mapie jaskinię, w której mogę znaleźć jakiegoś jego ziomka. Jako, że Smyk jest skrzatem, który opiekuje się całym naszym pokojem życzeń, wiwarium, mam jakąś taką po prostu cichą nadzieję, że pomoże mi to... Should prove useful once the sun's down. Tam będzie ta jaskinia, rozumiem, bo tutaj parę znaczników jest naraz. Mogę sobie w powietrzu odpalić tego dynksa? Nie, nie mogę. Mam nadzieję, że jakoś się to przysłuży rozwijaniu po prostu tego pokoju życzeń. Mogę tutaj, wiecie, życzeniowe myślenie stosować i tak naprawdę to jest zwykła misja poboczna, która do niczego nie doprowadzi, ale nawet jeśli to kij z tym. Wingardium, zamrożenie, przecięcie! God damn! Dobra, atakuj pająków. Raz! Stupify. Confringo i do widzenia. Wiele więcej pająkowi nie trzeba robić. No dobra, może jeszcze jedno takie na poprawkę walnięcie. To co, będziemy się tutaj z pajączkami bili w takim razie? Mamy jakieś chorbotki, kolejny punkt talentów. Muszę przyznać, nie byłem do końca przekonany, jak fajne będzie rzucanie w przeciwników brońmi, których ich pozbawiłem, ale jest zajebiste. Na przykładzie tamtych goblinów było to widać idealnie. Okej, okay. Patrzę teraz cały czas z zaniepokojeniem na mój lewy ekran, ponieważ dokonałem wczoraj potężnego upgrade'u wielu części komputerowych, ostatecznie takich jak zasilacz, obudowa czy chłodzenie, a nie zmienia to faktu, że po prostu się zastanawiam, czy na pewno wszystko dobrze działa. Zyzusiu, pomyliłeś się o 3 fiolki. Wiesz, co to oznacza? To oznacza, że moim wiernym klientom zabraknie eliksiru zmniejszania Simusa. To głupia pomyłka, dlatego przez tydzień nie dostaniesz jedzenia. Oczekuję też, że sam wymierzysz sobie odpowiednią karę. Kiedy wrócę po następną dostawę, najlepiej będzie, jeśli zamiast swojego idiotycznego uśmieszku zobaczę zakrwawione bandaże. Jeśli nie zrealizujesz swojego kolejnego kontyngentu plus 5 dodatkowych fiolek, stracisz nie tylko przywileje żywieniowe. No absolutnie tragiczny jest ktokolwiek, kto tutaj jest jego panem. Jakby pomijając sam fakt, że tutaj, wiecie, samo istnienie panów i sług to już zasługuje na naprawdę potępienie, ale nie jesteśmy w stanie zmienić tego, jak teraz funkcjonuje świat czarodziejów. Cholera jasna, nie przejdę przez pajęczynę. Muszę zrobić to! No i teraz już przejdziemy. Co my tutaj mamy? Skrzynie, skrzynunie. Czy tam jakieś pająki mnie atakują, a ja się skradam po nowe przedmioty? Legendarne rękawiczki! Tak, zdecydowanie coś mnie chce tutaj chyba bić. Coś mnie chce gryźć. Wow! Proszę, pluć we mnie będziecie? Confringo! Kolejny rzut! A jeszcze incendio! Czemu nie? Akurat tak bliziutko stałaś się prosił o to incendio. Dobra, dziękuję.
A pająki naprawdę mogłyby skorzystać z jakiejś takiej wspólnej pajęczej wiedzy i ustalić sobie raz a dobrze, że nie ma sensu ze mną walczyć. Wszystkie zginą. Wszystkie ich pajęczyny zostaną spalone, a one zostaną przecięte. Raz, dwa, trzy! A widzicie, teraz parę zwyczajowych ataków już kolegi nie ma. Takie ma wrażliwe... mam wrażliwość niesamowicie wysoką. Ale w tym przypadku akurat... O Jezus Maria! Duży pająk! Big, big szeloba, big, big, big szeloba. Kurwa, nie! O nie, nawet wbrew mojej woli zacząłem big klamoty tutaj. O Jezus Maria. No siema! Dobra, ile mi się uda tego gówna zlikwidować, zanim się rozpierzchną tutaj? O, prawie wszystkie! Expelliarmus! O, za daleko na incendium. Ciachnięcie! Konfringo nie ma, ale mam to! I uderzenie w ziemię. Akio! Bicie, bicie, bicie! O, piękne tutaj mam wrażenie, w rytm muzyki mojej duszy napierdalam tych przeciwników. Trochę mi żal rzucać w pająka Crucio, ale w sumie dlaczego? Zobaczymy, jak cierpi pająk. O, zaczynam się robić tutaj trochę nikczemnym. Okej, kontynuując. Incendio. Big klamoty wczoraj towarzyszyły nam, nie będę tutaj kłamał, podczas robienia tego całego filmu technologicznego. No było grubo, będę szczery. Levioso, przyciągnięcie, nie wiem, ciachnięcie, Confringo, Expelliarmus. Pośrednio to działa na pająki, ale ten jaki tu pierdol zostaje, Jezus. Jeszcze najgorsze jest to, że od razu jest taki przeciwnik. Nie, ty, gdzie cię? Czy to jego nóżki? Wygląda jak świnka, zaraz przed obiadem zakopana pod ziemię przez niecnego właściciela sklepu mięsnego. Co ja jej kurwa zrobiłem? Halo? O, nóżki już zniknęły. Co ja jej zrobiłem? Jemu, to jest ten pająk. Dobra, Incendio, zaczynam naprawdę mieć z powrotem tak dużo czarów, że mi się już powoli mylą. Ale spoko, spoko, wszystko będzie ogarnięte, nic się nie bójcie, nic się nie przejmujcie. Czy ja tego mogę? Nie, ja muszę to spalić, żeby te pająki z tego nie wypełzły, muszę coś ognistego użyć, co? No to Incendio, jestem wystarczająco blisko, że mogę dupnąć i nic się nie stanie. Tutaj za to jakiś delikwent, mam wrażenie, jest... Confringo! Oho! Okej, dobra, byłem przekonany, że uda mi się uwolnić człowieka, który jest tam zamknięty, ale nie, po prostu uwolniłem go, nie wiem, od bycia ozdobą tej jaskini. Mam nadzieję, że to nie jest Zyzulek, czy jak tam się ten skrzat nazywał. Zyzuś? Zyzunio? Hyzio, dyzio, zyzio? Biedni siostrzeńcy kaczora Donalda. O, pajączek, nawet dwa pajączki. Mam wrażenie, że naprawdę z czymś pojebanym będę tutaj walczył. Na pewno nie będzie to pająk Hagrida, ponieważ on był malutki, kiedy on w ogóle był w szkole, a Hagrida jeszcze raczej w szkole nie ma, chyba że zaczął się uczyć 100 lat przed wydarzeniami z filmów, co też mi nie pasuje. On tam razem z Voldemortem do szkoły chodził, a to też trochę czasu jeszcze minie, zanim się to wydarzy. Siema! O Boże, nie! No w Matronę Kolczastą miało pójść, a nie w tego! Dobra, trudno się mówi. Dobra, okej, kapusta w takim razie niech tutaj poleci. Co jeszcze mogę zrobić? Mandragora? Bardzo chętnie! Woohoo! Incendio, Confringo, najbardziej napierdalające w pająki ogniste czary. Ale wiecie co? Kurwa! Mam przecież moją starożytną magię. Mogę zdetonować typa bez najmniejszego problemu. Jakie wy macie levele hardkorowe. Glacius, przecięcie. Oj, to jest przepotężna kombinacja. Przepotężna kombinacja. Ale tak, zdecydowanie bardziej by mi się opłaciło Crucio rzucić na wielkiego pająka. Wyciąć go z gry, niech sobie pocierpi, ja morduję kolegów. Panie, jeśli szukasz Zyzusia, to wygląda na to, że wysuszył już wszystkie pijawki, musi się przenieść głębiej do jaskini. Zyzuś ma nadzieję, że pan poczeka na jego powrót, to zbyt niebezpieczne, aby szedł za nim. Aby szedł pan za nim, proszę niech pan uważa na pająki Zyzuś. Niezbyt mi się to wszystko podoba, aczkolwiek mam wrażenie, że wpakowaliśmy się w jakiegoś takiego kolejnego, bardziej znaczącego questa. Nie będę kompletnie narzekał, nie interesują mnie wszystkie poboczne zadania, bo dużo z nich jest po prostu pierdołowatych, ale takie bardziej rozbudowane, pozwalające nam odwiedzić nowe miejsca i doprowadzające nas do jakichś ciekawych, fabularnych tutaj, nie wiem, albo miejsc, postaci, albo przeciwników, myślę zawsze warto. Ewidentnie opadł już taki niesamowicie potężny entuzjazm, który ta gra zbierała z samego... O, początku! Co to kurwa jest? No szaloba jakaś, Aragog! No dobra, ale Crucio powinno podziałać tutaj chyba, nie? Akromantula. Albo i nie, albo i nie. Dobra, mamy Stupefy'a. Co ja jeszcze mogę im tutaj wszystkim zrobić? Oj, oj, oj! Dobra, na spokojnie, koledzy! Puszczę może tę roślinę, żeby mi tutaj wspomagała, mnie cały czas do nich strzelała. Tutaj mogę tego uniknąć. Akromantula ma tutaj straszliwie wysoki poziom. Kapusty też niech mi pomogą. Czemu nie? Nie będę się ograniczał, kurwa.
tego. Mogę go dupnąć tym? Mogę, chociaż ma 29 poziom. Całkiem hardkorowo. Ale dobra, jak mamy różnorakie popiony tutaj, bardzo chętnie bym coś wypił. Mamy Edurusa na większy defense. Co my tutaj mamy w takim razie? Mamy Incendio. Mamy Confringo, ciachnięcie, Expelliarmus. Tu, mogę rzucić. Okej, okay, Akromantula nie żyje. O, rozłożyłem tutaj tyle pomagaczy dookoła, że przeciwnicy zaczęli topnieć, kiedy ja nawet nie wiedziałem, gdzie oni się dookoła mnie znajdują. Nie będę narzekał. Bardzo optymalnie przeprowadzony pojedynek. No to co teraz? Gdzie jest Zyzuś? Czy jemu udało się pokonać ogromną Akromantulę? Aragoga / Szelobę? Nie wiem, wiele mam w głowie, wiele. Mam dokładnie te dwie nazwy na dużego pająka wyciągnięte z popkultury. Jedna tam, nie wiem, z Harry'ego Pottera, a druga z Władcy Pierścieni, gdzie była Szeloba. I na tym się kończy moja wiedza o pająkach w grach i filmach. Dobra, tutaj myślę... Confringo spali pajęczynę, teraz możemy przejść. Zyzuś, kajże ziez, uwięziony w pajączynie? Co z tobą zrobili? Przepraszam, czy to jest to samo pomieszczenie? Ta, to zdecydowanie jest to samo pomieszczenie. Dobra, nie było co tutaj chodzić naokoło. Zyzuś! Skrzacie, ty mój kolego! Jakbyśmy jeszcze dali tylko radę w jakikolwiek sposób doprowadzić do tego, żeby jego pan go uwolnił. Byłoby miło zrobić taki trik, jak wiecie, Potter w... To było w drugiej części? I have a feeling that house elf is tops. O nie... Panie, jeśli znajdziesz ciało Zyzusia, to znaczy, że wielki pająk to dla Zyzusia zbyt wiele. Zyzuś cię zawiódł i zasługuje na taką karę. Zyzuś jest słaby, śpiący. Zyzuś musi... Nie! Left here alone with the spiders. Nie! Dlaczego dzisiaj moje emocje i uczucia są tak bardzo ranione? Zyzuś nie żyje. Ja cały czas byłem przekonany, że uda nam się go tutaj znaleźć, uratować, wyciągnąć w ostatniej chwili z kokonu z pajęczyny. A ja naprawdę znajduję go martwego? O kurwa. Stawka wzrosła, moi drodzy. Okazuje się, że świat Hogwartu i okolic jest bardziej niewybaczalny, niż mogłem pomyśleć. Ależ chujnia. I nawet nie wiem, jak się dostać do tamtej skrzyni, która się tam znajduje. Też może mi się uda? Tutaj widzę jakieś przejście, ale nie wiem, jak się do niego dostać. Dobra, pieprzyć jedną losową skrzynię. Zyzusia nie ma. Jeszcze on był na samym początku tutaj, powiedzmy, w miejscu, w którym dałbym radę go zobaczyć chyba, ale... Ale go nie zobaczyłem. Albo nie? Ja nie ogarniam do końca, gdzie się teraz znajduję. Oj, oj, oj. No to Smyk nie będzie zbytnio pocieszony tym, co się tutaj... Czego się tutaj dowiedzieliśmy. No, nie ma się co dziwić. Jego kolega nie żyje. I biedny Skrzat jeszcze w ostatnich chwilach swojego życia stwierdził, że zasługuje na taką karę, bo nie wykonał zadania. Tak, na pewno zasługiwał na śmierć, ponieważ jakiś kutasiarz kazał mu łazić po jaskini bez jedzenia i zdobywać dla niego przedmioty. O Jezus Maria. Dobra, to jest chyba początek jaskini. Tak, zdecydowanie, Barteusie, gratuluję twojej spostrzegawczości. No dobra, wychodzimy stąd w takim razie, z powrotem do zakazanego lasu. No nie powiem, o wiele mniej satysfakcjonujące, niż sobie wyobrażałem, że to będzie. Zajebali mi Skrzata. Zajebali Skrzata mi. Jest tutaj jakaś opcja pogrzebu? Mogę zapłacić kościelnemu ze 100 szladęgów i po prostu wyprawić mu jakąś ceremonię pożegnania? Pewnie nie. Nie wiem w sumie, jak wyglądają pogrzeby. Pokój życzeń, tu lecimy. Żeby pogadać ze Smykiem, nie wiem, jak wyglądają pogrzeby w Harrym Potterze. Czy w ogóle znajdowało się coś w tych filmach, co bym nam pokazało, jak wyglądają pogrzeby? Uuu! Cyk, darmowy Edrusik. Zidentyfikuję też od razu wyposażenie. Zobaczmy, co mogę sobie tutaj zamontować. Jak bardzo podwyższyć statystyki. I o dziwo, coś się znajdzie. Ta-na-na-na. Dobra, montujemy wszystko, co by tylko było lepsze od mojego. To do wywalenia. Czapa jakaś lepsza. Ne. Szaliczek. Nie, jedna rzecz tutaj chyba była jeszcze lepsza, ale tego też nie założę, i tak jest gorsze. Dobra, 1500 zdrowia, proszę, piękna liczba, równiusieńka. Smyku, no zła wiadomość dla ciebie. Ty u mnie masz tutaj dobrze, ale niestety niektóre skrzaty nie trafiły tak prosto. Nie urodziły, nie są w czepku urodzone, o. Deke hopes you gave Deke's best to Tobbs. Mhm, tak. Pomodliłem się. But Tobbs is gone. It seems he was unable to avoid the spiders in the end. Oh my! Deke was afraid of this, alone in that cave for so long. Oh, poor Tobbs. Deke and Tobbs once shared the same master. When he died, we were separated. Deke always wished Tobbs had been sent to Hogwarts too. Deke feels lucky to serve such kind witches and wizards like you. Deke will miss his friend dearly. And we'll raise a glass to him
with a heavy heart. I'm truly sorry about your friend, Deke. Thank you. You are very kind. Deke could use some time alone to think, if that's all right. O Boziu, Boziu. No nie powiem. Naprawdę liczyłem na troszeczkę szczęśliwsze zakończenie. Może udałoby się na przykład przyciągnąć do nas Zyzusia, byśmy mieli tutaj dwa skrzaty, które razem mogłyby się opiekować tym pokojem życzeń. Nie, po prostu powiedzieliśmy mu, że jego kolega nie żyje, a jeszcze mieli wspólną przeszłość, no bo tak jak tutaj nam powiedział Smyk, razem dla tego samego pana pracowali w pewnym momencie. No cóż... Muszę przyznać, świat czarodziejów i generalnie czarodzieje i wszyscy, którzy są związani z tym światem czarodziejstwa, potrafią być naprawdę zajebiście okrutni. Nie dość, że niewolnictwo w postaci właśnie skrzatów, które robią wszystko, co im każą ich właściciele, jest tutaj na porządku dziennym i nikt za bardzo się tym tak naprawdę nie przejmuje. No to jeszcze do tego co? No to jeszcze do tego... Mamy torturujące klątwy i nawet dziecko może ich użyć ewidentnie, ponieważ Omines używał tego jeszcze chyba przed pójściem nawet do Hogwartu. To jest jeszcze bardziej popieprzone, jak tak się nad tym teraz zastanowić. Pogadajmy z Natsai. Is this Mr. Bickle's home? I believe so. He supposedly has evidence against Halo. We need to speak with him. No zobaczymy, jak się ta rozmowa zakończy. Tak, zaginione dziecko. Z tego, co powiedziała Natty, to zlokalizowała gościa, który jest chyba napastowany przez współpracownika Rockwooda. I tak się spróbujemy dobrać do dupy Rockwoodowi. Are you all right? We're looking for Mr. Bickle. My husband is dead. He killed him. Oh, I'm terribly sorry, Mrs. Bickle. Who killed your husband? Theophilus Harlow. I'm sure of it. He's been threatening my husband for weeks and... Oh, where is my son? Where is Archie? I don't mean to be grim, but could Harlow have taken him? Archie's satchel is missing, so he may have left on his own. Hopefully he's just gone wandering, as he's prone to do. I hope he wasn't here when Harlow... when my husband... Do you know which way Archie might have gone? He has a little hideout in the forest south of here. He never wanders far. But if he witnessed Harlow doing something to his father, I'm afraid to leave in case he comes back home. Dlaczego nasz bohater ma taką minę, jakby... jakby to był ojciec wysłuchujący od wychowawczyni, co jego dziecko odjebało w szkole i sam nie wie, czy ma się uśmiechać, żeby wyglądać na miłego, czy może ma być załamany, bo jego syn wpierdolił 4 kredki świecowe. Is there anything more you can tell me about Harlow? Oh, he's Victor Rookwood's second in command. A miserable, awful creature. Vicious and murderous. Nie ma człowieka, na którego nie możemy rzucić krucjo, żeby troszeczkę zaczął inaczej śpiewać. What reason would Harlow have to kill your husband? My husband had been looking into Harlow's dealings and discovered some of what he's been up to. I begged him to leave it alone, but he was convinced that. Okej, dobra, wiele się nie dowiemy już. Mrs. Bickle. Nie ma się co dziwić. What am I going to do? Dziecko jej ukradli. Dobra, Joanna, weź, wychilluj. Nie znasz naszych możliwości nawet. Odzyskamy twoje dziecko. We will bring Archie home. Dobra. When I took the letter we found to Officer Singer, she told me about Mr. Bickle. He had been doing the same thing we are, providing Officer Singer with evidence to take down Harlow. I had hoped to speak with him about what he had found, but... We were too late. What did Officer Singer say about the letter you brought her? She thanked me, but she clearly felt that it was not enough. It is a shame that hippogriffs cannot speak. Your friend Highwing could provide all the evidence against Harlow that we need. Rebellion. No, czy ja wiem, nie ma żadnych sposobów na to, żeby zwierzę w jakiś sposób przemówiło? Archie Bickle! He would not have done this to his own hideout. Someone came here looking for him. Jezus Maria. Jak zdeterminowani są ci rzeźmieszkowie, żeby jeszcze tutaj... There!
żeby jeszcze... Dobra, jego ślady. Żeby penetrować jakąś taką leśną kryjówkę małego dzieciaka. Ale tak patrząc na rozwój tych wszystkich zadań, mam wrażenie, że będziemy próbowali dopaść Rokuda za pomocą takiego właśnie, wiecie, dochodzenia, mam wrażenie, prawno-policyjnego razem z Nati. A jeżeli chodzi o Ranrocka, boże, tak podobne są te nazwiska i imiona, czy jedno to nazwisko, imię, nie pamiętam. A w przypadku pana, wiecie, pana Goblina, który operuje jakimiś pojebanymi umiejętnościami kosmicznymi, no to cóż. Tego nie zauważyłem nawet! A w przypadku pana Goblina będziemy musieli bardziej pójść ścieżką starożytnej magii legendarnych wyzwań. O, powinniśmy zobaczyć, czy nie leży tutaj małe, poszarpane ciało Arciego. Nie, odwiesił torbę na patyk, jest git. Why would he leave it behind? He was likely running from Harlow, distracted. This may be a good time for Revelio again. Och, jakbym się już dostatecznie tego Revelio w tej grze nie naużywał, naprawdę jeszcze na tym nie będzie do tego zachęcać. Dobra, chociaż grzyby sobie jakieś po drodze zbiorę, te muchomory. I have a bad feeling about this. Harlow must have a reason for this. O Jezus, co tak dupło? Troll jakiś? Przepraszam, co to jest za miejsce? Jest tutaj coś ciekawego? Halo, Revelio? O, nie. Nic się w tej chwili tutaj nie dzieje. Może jestem zablokowany w trakcie misji. A być może wrócimy tutaj później. No dobra, Archie, dokąd żeś zdupcył? Gdzie te twoje dziecięce kroki nas zaprowadzą? Kto wie, może trzyma go w tej chwili w garści jakiś obślizgły, wielki, śliniący się troll i chce go zjeść w tej chwili. Jakby miał strzelać, to prędzej tutaj z jakimiś ludźmi Rokuda po prostu będziemy musieli mieć do czynienia. Może nawet z samym tym Teofilem. O Boże, wgrałbym moda na uciszenie tej typiary, ale kompletnie o tym zapomniałem. Non-stop słyszeć o tym, jak to niewygodne było podróżowanie. O mój Boże! O mój Boże! Testral! Taki randomowy po prostu za kurwa tutaj siedzi Testral! Uwaga, tutaj normalnie cyk, ale jeszcze bym sobie wziął na przykład... Wingardium Leviosa. Okej. Ładujemy te strzały do torby. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Huhu! Ty, tego się nie spodziewałem. Jest jeszcze drugi. Holy shit. Dobra, ale będziemy rozmnażać te strzały. God damn. Dobra, ładujemy cię do torby. I witnessed death when I was nine. So my first best job shortly thereafter. I found comfort in it. I still do. I think those of us who have witnessed death deserve some comfort. No powiem tak, nie jestem pewien, czy oglądanie tych mega dziwacznych, wręcz kościotrupowatych stworzeń to jest aż taka nagroda za to, że zobaczyliśmy w naszym życiu czyjąś śmierć. I'm sorry you experienced something like that at so young an age. I was with my father when he died. My mother was away and I felt quite helpless. It was a long time ago in some ways, but in other ways, it seems like it was only yesterday. I still see him so clearly. You must miss him. My father was a wonderful man. Let us keep moving. We must find Archie. No fajne miejsce te testrale tutaj mają. Troszeczkę się szczerze mówiąc boję, że bardzo łatwo byłoby kłusownikom się do ich dupy dobrać. Ale przynajmniej udało nam się zabezpieczyć dwie sztuki, które będą mogły w spokoju żyć w naszym wiwarium. Wrzucimy je na tą plażę, jeżeli tylko nam okazja pozwoli. Taking in children now, are we? Siema! Raz, dwa, trzy! Pokonaj czarnoksiężników bardzo chętnie! Rzut! Kogo jeszcze tutaj mamy? Kogo mam rozbroić i walnąć jego własną różdżką? A, tego to muszę najpierw podnieść, teraz cyk! O, myślałem, że go tutaj rozbroję i się coś ciekawszego stanie. Ne, nie pozwolił mi się tak wygodnie rozbroić. Dobra, gdzie jest więcej tych rokudowców? Nie mogę się doczekać, jak ich wszystkich tutaj porozpierdalam. Petrificus Totalus? Takie zaklęcie postanowiłaś na mnie wykorzystać? O, koleżanko. Jest ze mną takie numery. Patrz, jak rozpierdalam te kartony wszystkie. Kartony, znaczy beczki, drewno. No, wiesz, takie rzeczy raczej wytrzymałe. Ty myślisz, że Petrificus na mnie podziała? Proszę cię, żałosne. No dobra, wszyscy chuje chyba załatwieni. Gdzie będzie Archie w takim razie? Wewnątrz namiotu? W sumie te namioty w Harry Potterze to nie można ufać ich rozmiarom z zewnątrz. No, tak jak mówiłem, jest ogromny.
Oj tam, co ty gadasz, Nati? Zaraz tutaj wszystkich rozjebiemy. Bez najmniejszego problemu. Pana to. Raz! Dwa! Trzy! O cholera jasna, on to przed... Nie! Nabił się krokiem prosto na belkę! Descendo w dół. Rozbrojenie. O, nie udało się go rozbroić. Ponowość, ale Confringo sobie z nim zawsze da radę. To jest to. Widzisz jakiegoś młodego czarodzieja, tak elegancko ubranego, jeszcze w szaliczek, obok niego tylko jakaś jedna dupiana koleżanka. Nagle, kurwa, uderzasz w ziemię, nie wiesz, co się dzieje. Jest tobą, rzuca ktoś tobą prosto, kurwa, w parkiet. Siema! Uhu! Krucjo! Oj, to mi się podoba. Expelliarmus, tutaj jakieś blokowanie, rzucanie, Confringo, unikanie, Teges. Mrożenie, bicie w ziemię, kolejne rzuty, rzuty, tutaj może kapusta jeszcze jakaś by się przydała, albo na przykład ten jebaniec, dobra, leć roślino, co ja teraz mogę zrobić, krucję jeszcze jedno, nie, dobra, dobra, depulso, niech go odepchnie, ale jeszcze mamy to i cięcie, przyciągnięcie, Descendo, prosto w dół, beczka, no dobra, beczka nie wyszła, to Confringo. A tak naprawdę mam wrażenie, że walcząc z tymi przeciwnikami czuję się, jakbym wybierał pyszny obiad z dostojnego menu restauracji. Co by zrobić temu? A co by zrobić temu? A tego podniosę, a tego podrzucę, a na tego tortury. Ciebie zamrożę i przetnę na pół. No i tak cały czas. Dobra, słyszę cię, delikwencie, tam młodzieńcze tutaj. Proszę nie krzyczeć, jeszcze zbieram bardzo cenne i fajne rzeczy z okolicy, okej? Okay? Kusiło mnie kupienie sobie tego talentu na rozszerzenie zasięgu Revelio, ale ostatecznie uznałem, że to jest troszeczkę marnowanie talentu. Jakby mam wrażenie, że ciekawsze rzeczy można tutaj zrobić, a jeszcze mnie czeka tam, wiecie, odblokowanie bombardy jakiejś i tak dalej. To wtedy będzie opłacalniejsze, żeby po prostu wzmocnić moje czary do walki. Nawet nie dlatego, że teraz nie dają rady, czy są słabe, tylko dlatego, że mogą być mocniejsze i potężniejsze, fantastyczniejsze. Mogą bardziej palić, bardziej zdetonować, bardziej torturować. Revelio. Okej, naprawdę zaczynam się pławić w tym, w zakazaności tego wszystkiego. O kurwa, no miałem nadzieję, że depulso mi to otworzy. Tam jeszcze jakaś torba jest, ale już mniejsza. Biegnijmy po chłopaka. Ale faktycznie, namiot zajebisty. Mam wrażenie, że żaden czarodziej nie powinien mieć problemu z jakimikolwiek, wiecie, udomowieniem. Ponieważ można by sobie walnąć namiot w jakimś jednym malutkim, losowym miejscu. I co? No, a w środku mieć prawdziwą willę przeogromną. Dobra, Nati, otwieraj tę alohomorę. Dobra, zamek odblokuj. Alohomora! Boom! O Jezus, jaki fajny jest ten mod. Koniec tej samej powtarzalnej, durnej minigierki. Jeszcze gdyby to było, jak wiecie, w Skyrimie, że jest jakaś tam szansa na sfejlowanie, mamy lockpiki, które się traci, to bym inaczej do tego wszystkiego podchodził, ale teraz to ostatecznie nie ma to sensu. No gość wygląda jak z Tomka Sawyera wyrwany. Thank you for saving me. We wouldn't have it any other way, Archie. Now let's get you home. We know a safe way back. Zero litości dla ludzi Rockwooda, którzy tak bardzo chcą dojebać ścigających ich czarodziejów, że najpierw ich zabijają, a potem porywają ich rodzinę. Z trochę niewiadomego powodu, bo kto wie, co oni mieliby zamiar z nim tam jeszcze zrobić. Proszę pani! Aha, syn już tutaj jest. No siema! Archie, you're here! Gdzie moja zapłata? Oh, you're safe. Gdzie moje pieniądze? Mother, oh mother, father's friends are in danger. I heard the people who took me talking about them. Which friends, darling? Mr. and Mrs. Rabe, Mr. Filbert, and I think they also said Otto's name. Oh, I shall speak with them. You run inside. Yes, mother. Your husband's friends may be in danger. Just as he was. How can we help? You've done enough. My husband was a powerful wizard and couldn't defeat Harlow. The last thing we need is that monster coming after you. Proszę pani, jakby, o właśnie, i tak już na nas poluje, a ja muszę sobie poćwiczyć krucję. It may be too late for that. I'm afraid Harlow's already after us. Then you needn't anger him further. I assure you, the threat could be a lot worse. Please, please keep your distance. I'm sorry again about your husband, Mrs. Bickle. Thank you. And thank you for bringing Archie home.
I can never repay the two of you for your kindness. Przykro mi, proszę pani, ale nie powstrzyma mnie pani przed polowaniem na tych ludzi. Say that rain does not fall on one roof alone. We are here to help each other. Okej, Nati. I to będzie koniec. Friends and why Harlow is after them. You'll be hearing from me as soon as I know something. Thank you for your help today. Podobają mi się te misje związane z relacjami z postaciami, ponieważ z jednej strony mamy na przykład Sebastiana, z którym będziemy rozkminiali, jak uratować jego siostrę, z drugiej strony mamy Nati, która pomaga nam tutaj dopaść Rockwooda, jednocześnie pomagając wszystkim ludziom. W toku oczywiście misji dla naszego ukochanego Sebastianka będziemy jeszcze poznawali zakazane zaklęcia, co jest dodatkowym profitem. Akurat Nati tutaj daje nam jedynie satysfakcję, nie wiem, moralno-etyczną, która wynika z pomagania niewinnym ludziom. Dlatego wiecie, każdy z nich oferuje mi coś innego, ja jako ślizgon, no i zagorzały fan czarów wszelakich, nie będę narzekał na to, że mój ziomek Sebastian właśnie takie profity mi daje. Moi drodzy, kończymy ten odcinek. Nie udało się jednak trafić do komnaty map, ale zrobiliśmy misję tutaj koleżeńską, pchamy do przodu różne fajne rzeczy, trochę powalczyliśmy, trochę pokrucjowaliśmy. Myślę, że... a raczej mam nadzieję, że się wam podobało. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się, pa pa!